dla nas w 100% jak złoty. Wiedzieliśmy, że biegamy w osłabieniu, ale ja powiedziałam dziewczynom przed startem, że no, o złoto będzie bardzo ciężko walczyć, ale o brąz jak najbardziej, jeśli damy z siebie wszystko, i myślę, że każda z nas dała z siebie wszystko. Czułam ogromną odpowiedzialność, wiedziałam, że na moich barkach wiele spoczywa i starałam się dać z siebie jak najwięcej mogę, bo wiedziałam, że potem dziewczyny będą miały utrudnione zadanie. Czy napędziłam stracha? Nie wiem, nie zastanawiałam się nad innymi reprezentacjami. Dla mnie najważniejsze były moje małe dziewczynki, którymi musiałam się zaopiekować i myślę, że jako taka mama spisałam się na medal, który dostałam. Fajnie, że takim eksperymentalnym ustawieniem udało się zdobyć ten medal, ale to po pierwsze, ale po drugie myślę, że to jest też bardzo ważne w kwestii igrzysk. Mamy w zapleczu naprawdę mocne dziewczyny, które no, są trzonem, ale reszta dziewczyn jak widać nie odbiega i może rywalizować z najlepszymi. Także jest nas dziewczyn, które mają ambicje, żeby pojechać na igrzyska, bardzo dużo, a to na pewno będzie się napędzać do jeszcze cięższej pracy i lepszych rezultatów, to oczywiste, no bo jeśli chcemy marzyć o medalu, to nie może być nas 4, tylko musi być nas co najmniej z 8 na naprawdę wysokim poziomie, żeby mieć jakieś ambicje.